Konferencja EuroPower odbywa się dwa razy do roku. To jest spotkanie liderów świata energetyki. Można skonsultować swoje pomysły, można posłuchać podczas paneli różnego rodzaju strategicznych kierunków, w których firmy się rozwijają. Dzięki temu, że w tym spotkaniu biorą udział również przedstawiciele administracji państwowej i regulatora, to jest również dobre miejsce, żeby zweryfikować, w jakim kierunku przyszłościowo ten rynek energetyczny się będzie rozwijał. No, doskonałe wydarzenie, forum wymiany poglądów, interesujące, warto tu być. Bardzo mnie cieszy tak ogromna liczba zainteresowanych udziałem w konferencji. To oznacza, że problemy energetyki są problemami, w których jest zaangażowane bardzo dużo osób. Dość niespotykana wysoka jakość prelegentów i wysoka jakość merytoryczna dyskusji. Dzisiaj ciężko jest znaleźć, myślę, konferencję tej jakości i jednocześnie dotyczące tak ważnego sektora, jakim jest energetyka, przyszłość energetyki. W Ministerstwie Energii, które jest nowym ministerstwem, jesteśmy trochę taką grupą ludzi, która musiała się dotrzeć. Z czterech ministerstw zebrani ludzie, no i prawie 1/3 z zewnątrz. Jest to zespół w tej chwili już bardzo dobry, no i realizujemy to, co powinniśmy. Ja zawsze z wielką przyjemnością uczestniczę w tych konferencjach. Jest to wspaniałe miejsce wymiany poglądów, jest to wspaniałe miejsce, w którym spotykają się ludzie z różnych branż, ale przede wszystkim z energetycznej i przede wszystkim zarówno przedsiębiorstwa energetyczne, jak i konsumenci. A jak wiadomo dla regulatora, regulacja i równoważenie interesów jest najważniejszą czynnością.